Przez cały okres panowania komunistów w Polsce Powstanie Warszawskie było z większym lub mniejszym nasileniem atakowane. Już 10 października 1944 roku Władysław Gomułka w swoim przemówieniu powiedział: tysiące AK-owców w latach 1944-56 było aresztowanych, wielu zamordowanych przez NKWD i UB lub wywiezionych do sowieckich łagrów. W latach 70. komuniści pragnęli, by zbrodnie dokonane na powstańcach Warszawy były zapomniane. Oddawano im nawet hołd, żołnierzom AK. Ale ataki na dowództwo AK, zwłaszcza generała Bora Komorowskiego, nigdy w ustach komunistów nie ustały. Do końca wiele wydarzeń i dokumentów było przemilczanych, zakłamanych, nieznanych. Scenariusz tego filmu oparty jest właśnie na tych dokumentach. Generał Tadeusz Komorowski w 1964 roku, dwa lata przed śmiercią w Londynie, powiedział: ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta w momencie, gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec, będą miały przewagę nad innymi. Okazało się, że było inaczej. Musimy jednak pamiętać o jednym. Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucone społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939 roku. Rano 1 września rozbrzmiały pierwsze strzały bombowych świata. Nad Warszawę nadleciały niemieckie bombowce. Prezydent miasta Stefan Starzyński 23 września mówił przez radio do mieszkańców Warszawy: chciałem, by Warszawa była wielka. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okna w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę. Po raz ostatni odwołuję się do naszych sojuszników. Już nie proszę o pomoc. Na to już nie czas. Żądam pomsty za spalone kościoły, za zniszczone zabytki, za łzy i krew niewinnie mordowanych. Niech wszystkie stacje radiowe, a zwłaszcza stacje francuskie, które nas słyszą, powtórzą całemu światu: Warszawa się broni. Warszawa walczy. Gdy Warszawa płonęła od niemieckich bomb, 17 września Stalin atakuje Polskę od wschodu. 5 października Hitler przyjmuje w Warszawie zwycięską defiladę. Parę tygodni wcześniej, 23 sierpnia, powiedział do swoich dowódców: zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Celem naszym jest zniszczenie żywych sił nieprzyjaciela. Litość wykluczyć z serca.
postępować brutalnie. Prawo należy do silniejszego. Dlatego przygotowałem moje jednostki drugich czaszek z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia. Podczas 28-dniowej obrony Warszawy zginęło 2000 polskich żołnierzy i oficerów. Wśród ludności cywilnej było 10 tysięcy zabitych i 50 tysięcy rannych. 12% budynków zostało zniszczonych. Rozpoczęły się brutalne dni okupacji. Gubernator Hans Frank 30 maja 1940 roku powiedział: w rezultacie akcji AB, wymierzonej przeciw polskiej inteligencji, będzie musiało się rozstać z życiem wiele tysięcy Polaków ze sfer ideowych. Ludzi podejrzanych należy natychmiast likwidować. Warszawa 1939 roku była największym skupiskiem żydowskim w Europie. Z 15 na 16 listopada 1940 roku warszawskie getto zostało odcięte od reszty miasta. Za murami getta znalazło się stłoczonych blisko 450 tysięcy Żydów. W lipcu 1942 roku rozpoczęła się masowa eksterminacja. Zamordowano wówczas w Treblince 300 tysięcy Żydów. W warszawskim getcie pozostało blisko 70 tysięcy, głównie mężczyzn. W grudniu 1942 roku powstała żydowska organizacja bojowa. Pierwszy punkt statutu organizacji mówił: opór w wypadku akcji wysiedleńczej prowadzony będzie pod hasłem „Nie damy ani jednego Żyda”. 18 kwietnia 1943 roku w niedzielę palmową oddziały policji oraz formacji kolaboranckich Łotyszy, Litwinów, Ukraińców otoczyły mury dzielnicy żydowskiej. Następnego ranka rozpoczęła się walka. Do getta wkroczyli Niemcy. Akcją dowodził generał policji SS, brygadyfiurer Jürgen Strop. Rozpoczęła się nierówna, bohaterska, tragiczna walka. 16 maja 1943 roku Strop telegrafował do Berlina: była dzielnica żydowska Warszawy przestała istnieć. Akcja została zakończona wysadzeniem w powietrze warszawskiej synagogi. Łączna liczba Żydów ujętych i tych, których zagładę udało się stwierdzić, wynosi razem 56 065. Ze strony niemieckiej w walkach stwierdzono 16 zabitych. W Warszawie terror okupanta nasilał się z każdym dniem. Coraz częściej na murach ukazywały się plakaty z listami rozstrzelanych na ulicach. Rozpoczął się okres egzekucji ulicznych. Wielkim ciosem dla polskiego podziemia było aresztowanie 30 czerwca 1943 roku dowódcy i twórcy AK generała Stefana Roweckiego, który miał pod swoją komendą w 1943 roku blisko 200 tysięcy żołnierzy. Na terenie całej Polski żołnierze AK dokonywali sabotaży, likwidowali gestapowców i zdrajców. Przygotowywali akcję burza. Na wschodzie Armia Czerwona odnosiła zwycięstwa i front posuwał się na zachód. 23 lipca 1944 roku linia obrony niemieckiej na Bugu została zmieciona uderzeniem Armii Czerwonej. Od wschodu dochodziły odgłosy artylerii frontowej. 30 lipca komunistyczne radio imienia Tadeusza Kościuszki, nadające w języku polskim z Moskwy, powtórzyło kilkakrotnie apel. Warszawa drży w posadach od ryku działu. Wojska radzieckie naciskają gwałtownie i zbliżają się do Pragi. Nadchodzą, aby przynieść nam wolność. Niemcy będą usiłowali bronić się w Warszawie. Zechcą zniszczyć wszystko. Ludu Warszawy, do broni! Uderzcie na Niemców! 31 lipca na porannej odprawie Komendy Głównej AK nie zapadła decyzja rozpoczęcia akcji powstańczej. Kolejna odprawa odbyła się o godzinie 18. Dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Bur-Komorowski zanotował: wczesnym popołudniem komunikat Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu powiadomił: dnia dzisiejszego Rosjanie rozpoczęli generalne natarcie na Warszawę od południowego wschodu. Rosyjskiego ataku na miasto można było oczekiwać z godziny na godzinę. Zdaniem moim walka, jeśli zaczniemy ją w tej chwili, uniemożliwi Niemcom wprowadzenie ewentualnych dalszych posiłków na bezpośrednie przedpole Warszawy i odetnie drogi zaopatrzenia ich wojsk. Z drugiej strony,
Jeżeli Niemcy pod naporem Armii Czerwonej będą musieli cofnąć się na linię Wisły, czego w każdej chwili można było oczekiwać, sama stolica stanie się polem bitwy między Niemcami a Rosjanami, która miasto obróci w gruzy. Delegat rządu, wysłuchawszy mnie, zdecydował następującymi słowy. Dobrze, niech pan zaczyna. 1 sierpnia od godziny 17, a w niektórych dzielnicach już wcześniej, Warszawa podjęła walkę z wrogiem. O nastrojach w Warszawie mówiła depesza delegata rządu i dowódcy AK wysłana 4 sierpnia do rządu polskiego w Londynie. Ludność stolicy zespoliła się z wojskiem w walce, budując barykady przeciw czołgom wroga. Na wszystkich obiektach zdobytych i wszystkich domach ulic walczących wywieszono spontanicznie chorągwie narodowe. Dręczącą troskę stanowi amunicja, której zapasy maleją z godziny na godzinę, oraz braki w broni niepozwalające na wejście w akcję masowo zgłaszających się ochotników. Cała stolica owładnięta jest zapałem walki. Bije Niemców i zaciera ślady niewoli. Ostatecznie uznać można było pierwsze działania powstańcze w Warszawie za uwieńczone tylko częściowym powodzeniem. Straty oddziałów własnych wyniosły 1 sierpnia ponad 2000 ludzi. Straty nieprzyjaciela według oceny niemieckiej dość poważne. Co najmniej 500 żołnierzy zabitych lub rannych i kilkuset jeńców. Komendant Monter Chruściel w przeddzień wybuchu powstania dysponował w mieście Warszawie i w powiecie około 45 tysiącami żołnierzy. Z tego uzbrojonych wprowadził do walki na lewym brzegu Wisły 600 plutonów, łącznie więc około 41 tysięcy ludzi. Armia Ludowa posiadała 4 bataliony z 800 ludźmi. Tadeusz Rzęczykowski, publicysta i historyk, w czasie powstania był szefem propagandy AK. Jedną ze swoich prac historycznych poświęcił udziałowi komunistów w powstaniu warszawskim. Zwołana 2 sierpnia na Starym Mieście Narada Warszawskich Przywódców PPR i AL długo debatowała, co należy robić i czy przyłączyć się do walki w mieście. Liczyli się z możliwością szybkiego zajęcia Warszawy przez Armię Czerwoną, co nakazywało ze względów politycznych już teraz wystąpić publicznie. Rodziły się jednak skrupuły, czy można uczestniczyć w akcji wywołanej i kierowanej przez tak zwane czynniki reakcyjne. Na ostateczną decyzję wpłynął wzgląd taktyczny. Wobec masowego poparcia powstania przez całą ludność, komuniści nie powinni się wyobcowywać z tego powszechnego zrywu. Ostatecznie postanowiono, że PPR podejmie jawną działalność, a w akcjach wojskowych weźmie udział Armia Ludowa. Nie wszyscy jednak komuniści i AL-owcy zdecydowali się na przystąpienie do powstania. Na Okęciu na przykład AL postanowiła zachować całkowitą bierność i nie włączać się do akcji, której przyświecają reakcyjne cele polityczne. Na tego rodzaju decyzjach sama walka o Warszawę niewiele straciła wobec nikłej liczebności AL w stolicy. Według źródeł partyjnych wynikało, że w całej Warszawie było w lipcu 509 AL-owców. 3 sierpnia Niemcy organizują odsiecz dla swych oddziałów związanych z walką z powstańcami w Warszawie. Na krańce Ochoty przybyły oddziały kolaboracyjne RONA, Ruskaja Oswoboditielnaja Narodnaja Armia, pod dowództwem renegata generała SS Mieczysława Kamińskiego. W drodze znajdują się siły policyjne SS z Poznania i Prus Wschodnich. Himmler przekazuje im na drogę dyrektywę Hitlera wymordowania ludności Warszawy bez różnicy płci i wieku oraz bezwzględnego niszczenia miasta. Na woli oddziały hitlerowskie podpalają domy i mordują ludność cywilną. Kolumna pancerna z dywizji Hermann Göring przedziera się do centrum miasta. Grupy ludności cywilnej używane są jako osłona dla atakujących czołgów i do rozbierania barykad. Oddziały batalionu Zośka i osłony Radosława
zdobyły poprzedniego dnia dwa czołgi niemieckie typu Pantera. To wydarzenie w swej relacji wspomina Bur Komorowski. Wracając do mojej kwatery, szedłem koło dwóch czołgów. Na jednym już z daleka widziałem namalowane godło podziemia, kotwicę utworzoną związanymi literami PW, Polska Walcząca. Wszyscy byli podnieceni, czekając, czy ruszy. Patrzyłem na starego robotnika z odwiniętymi rękawami, przy pomocy dwóch żołnierzy kedywu ciągle coś majstrował i poprawiał w motorze. Majster Jan Łoniewski, mechanik warsztatowy, dzięki któremu pierwszy czołg pod polską flagą ruszył do akcji. Otrzymał pierwsze odznaczenie w powstaniu. Zapis z dziennika bojowego 9 Armii Niemieckiej dnia 4 sierpnia. Położenie w Warszawie bez zmian. Centrum miasta jest zupełnie opanowane przez powstańców. Dowództwo wszystkich sił użytych dla zgniecenia powstania od zewnątrz miasta objął SS Gruppenführer Reinefart. Komendant Wehrmachtu w Warszawie, generał Stahel, nie może chwilowo opuścić Warszawy, a dowodzenie ze środka miasta wydaje się bezcelowe. Meldunek sytuacyjny generała Bora do Londynu. 4 sierpnia, godzina 8:00. Żądam kategorycznie pomocy w amunicji i broni przeciwpancernej natychmiast i w dniach następnych. Czeka nas walka co najmniej kilkudniowa. Zdobądźcie się na wysiłek. 4 sierpnia, godzina 18:00. Niemcy palą domy wzdłuż Alei Jerozolimskich od Nowego Światu do Marszałkowskiej. Ludność z poszczególnych domów jest wyciągana i mordowana. Niemcy wprowadzają do walki lotnictwo bombowe. Dowództwo AK dobrze zdawało sobie sprawę z braków w uzbrojeniu i amunicji. W jednej z depesz wysłanych 1 sierpnia generał Bur wspólnie z delegatem rządu apeluje, by premier i naczelny wódz spowodowali pomoc sowiecką przez natychmiastowe uderzenie z zewnątrz. Zaniepokojenie dowództwa zaczynał budzić fakt obserwowany przez całą Warszawę. Sowieckie bombardowania lotnicze nagle ustały. Dobrze słyszalny przed 1 sierpnia odgłos artylerii Armii Czerwonej nagle ucichł. W depesze z 2 sierpnia dowódca AK informuje Londyn. Sowieckiego natarcia nie odczuwamy. Prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz osobiście interweniuje u Churchilla. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill depeszuje do marszałka Józefa Stalina. Na usilną prośbę polskiej armii podziemnej zrzucimy w zależności od pogody około 60 ton sprzętu i amunicji na południowo-zachodnią dzielnicę Warszawy, gdzie, jak mówią, wybuchło powstanie przeciwko Niemcom i Polacy prowadzą zażarte walki. Mówią oni także, że zwracają się o pomoc rosyjską, która zdaje się być bardzo bliska. Może to stanowić pomoc dla waszych operacji. Stalin odpowiada. Myślę, że informacja przekazana panu przez Polaków jest bardzo przesadna i nierzetelna. AK składa się z niewielu oddziałów, które bezpodstawnie nazywają się dywizjami. Nie mają oni armat, lotnictwa ani czołgów. Nie wyobrażam sobie, jak podobne oddziały mogą zdobyć Warszawę, dla obrony której Niemcy wystawili 4 dywizje pancerne łącznie z dywizją Hermann Göring. Komunistyczna radiostacja imienia Tadeusza Kościuszki po raz pierwszy poinformowała swych słuchaczy o rozpoczęciu walk w Warszawie dopiero 4 sierpnia i uczyniła to w sposób godny szczególnej uwagi. Armia Ludowa powstała do walki w Warszawie. Na ulicach stolicy leje się krew niemiecka. Dzięki uderzeniom polskiej Armii Ludowej załoga niemiecka jest zagrożona frontalnie i od tyłu. Wielka bitwa toczy się nad prawym brzegiem Wisły, gdzie oddziały polskie torują drogę wojskom sowieckim i Armii Polskiej atakującym Warszawę. Do akcji Armii Ludowej przyłączyli się żołnierze Armii Krajowej. Świadectwo zakłamania i bujnej fantazji mówi samo za siebie. Radiostacja Kościuszki nie wiedziała jeszcze, że tajny rozkaz wydany po wiadomości o wybuchu powstania polecał Rokossowskiemu
powstrzymanie z dniem 2 sierpnia działań ofensywnych skierowanych na Warszawę. Wyszło to na jaw dopiero po latach. 5 sierpnia o godzinie 1 w nocy nastąpiły zapowiedziane przez Londyn poprzedniego dnia drogą radiową zrzuty lotnicze, oczekiwane od pierwszych godzin powstania. Brytyjskie samoloty typu Halifax zrzuciły broń na cmentarze Żydowskiej i Powązkowskiej oraz w rejonie ulicy Młynarskiej. Była to pierwsza pomoc powietrzna z zachodu dla walczącej Warszawy. Na Woli o godzinie 7 rano oddziały odsieczy niemieckiej pod dowództwem SS Gruppenführera generała porucznika policji Heinza Reinefarta, wsparty siłami pułku Dirlewangera, rozpoczęły generalne natarcie ku wschodowi. Użyto przy tym artylerii, ciężkiej broni maszynowej i ciężkich czołgów przy równoczesnym bombardowaniu lotniczym. Około godziny 14 SS-mani wtargnęli do szpitala wolskiego, mieszczącego się wówczas przy ulicy Płockiej 26. Rozstrzelali personel oraz chorych. Zginęło około 60 pracowników szpitala, w tym 4 profesorów i około 300 chorych. Opisuje te wydarzenia świadek lekarz dyżurny dr Zbigniew Woźniewski. Dzień 4 sierpnia rozpoczął się przepiękną pogodą. Około południa wpadają do szpitala pierwsi Niemcy. Jeden z tych Niemców doskoczył do mnie i krzyknąwszy Hände hoch, zacharkotał Dawaj czasy, grożąc mi rewolwerem. Kiedy zostałem otoczony przez grupkę tych niemieckich Azjatów, hal zaczął wypełniać się personelem i chorymi, których spędzali z łóżek biegający po szpitalu Azjaci, każąc wszystkim zbierać się na parterze z rękami podniesionymi do góry. W ciągu soboty wymordowano na Woli i spalono ogółem ponad 30 tysięcy jej mieszkańców. Tymczasem w Śródmieściu życie biegło względnie normalnym torem. Ogień nieprzyjacielski paraliżował wprawdzie swobodę poruszania się po ulicach, ale ujawniało się, uzewnętrzniało na tych ulicach niepodległe państwo polskie. Około godziny 19 przybył do Warszawy na Wolę generał broni SS Obergruppenführer Erich von Dembach, mianowany przez Himmlera dowodzącym w rejonie Warszawy. Tegoż dnia o godzinie 20.05 generalny gubernator Hans Frank zawiadamia dalekopisem szefa kancelarii Rzeszy Hansa Lamersa w Berlinie. W milionowym mieście wśród mieszkańców panuje nędza nie do opisania. Po stłumieniu lub upadku powstania przypadnie Warszawie w udziale zasłużona kara całkowitego zniszczenia. Straty nasze są niestety znaczne. Z 9 na 10 sierpnia samoloty brytyjskie dokonują skutecznych zrzutów broni i amunicji. Premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, depeszuje do Stalina. Zapoznałem się z rozpaczliwym telegramem Polaków z Warszawy. Po 10 dniach wciąż jeszcze walczących przeciwko znacznym siłom niemieckim, które rozcięły miasto na 3 części. Błagają o karabiny maszynowe i amunicję. Czy nie może pan udzielić im pomocy? Odległość bowiem z Włoch jest bardzo duża. Stalin odpowiedział Churchillowi. Zapoznałem się bliżej ze sprawą warszawską i przekonałem się, że akcja w Warszawie jest nierozsądną i straszliwą awanturą, kosztującą ludność wiele ofiar. W istniejącej sytuacji dowództwo sowieckie doszło do wniosku, że powinno odgrodzić się od warszawskiej awantury i że nie może również ponosić bezpośredniej czy pośredniej odpowiedzialności za akcję warszawską. A więc dopiero po 2 tygodniach namysłu i rozważań Stalin odsłonił swoje prawdziwe oblicze. Nie niepokoił się w tym czasie przebiegiem ofensywy Armii Czerwonej, gdyż wypełniała ona pomyślnie wszystkie wyznaczone zadania. Z ukrywanym niepokojem natomiast obserwował przebieg powstańczych walk w Warszawie i to zadecydowało o jego stanowisku. Kalkulacje polityczne Stalin przeprowadzał na zimno, bez żadnych sentymentów i z wyrachowaniem. Wybuch powstania warszawskiego i przedłużające się walki
radykalnie przekreślały jego plany. Już cały świat wiedział, że bój podjęła Armia Krajowa, że w stolicy działa delegatura rządu londyńskiego i polityczne przedstawicielstwo całego kraju, Rada Jedności Narodowej. Stalin wiedział, że bez większego trudu Rokossowski mógł wejść w ciągu sierpnia do Warszawy, ale to już by mu się politycznie nie opłacało. Powstanie warszawskie przekreśliło plan Stalina. Warszawa musiała za to zapłacić. Wyrok na jej zniszczenie wydał Stalin 13 sierpnia. Mniej więcej w połowie sierpnia Niemcy użyli nowej broni dla pognębienia oblężonych. Były to sprzężone moździerze na niewielką stosunkowo odległość, polujące z 6 luf materią zapalającą bądź kruszącą. Ze wspomnień Zbigniewa Stypułkowskiego. Straszliwa, szarpiąca nerwy była to broń. Nazywana różnie przez powstańców w poszczególnych dzielnicach miasta krową lub grającą szafą. Kiedyś w piękny ranek szedłem na kwaterę prasową Narodowych Sił Zbrojnych mieszczącą się w wielopiętrowym budynku na ulicy Jasnej. Zatrzymał mnie ryk krowy. Niespełna minutę później zamiast żywych ludzi leżały na trotuarze już tylko zwęglone, pokurczone figurki. W dniu 17 sierpnia zginął śmiercią żołnierza harcerz Szarych Szeregów druh Bannan. Zmarły był pierwszym harcerzem, który rozpoczął roznoszenie listów poczty polowej, dostarczając je na najbardziej wysunięte punkty frontu. W dniu śmierci drucha Bannana przypadł swego rodzaju jubileusz poczty polowej. Ilość listów, które od początku powstania przeszły przez nią, przekroczyła 50 tysięcy. W połowie sierpnia Niemcy wprowadzają do walki ciężki moździerz Tor, strzelający pociskami o wadze 1,5 tony. Żołnierz AK Stanisław Zadrożny zapisał w pamiętniku. Było to 18 sierpnia, godzina popołudniowa. Nagle cały gmach zakołysał się. Pocisk zawierający 300 kg trotylu rozpruł nasz budynek. Jak świdrem przeciął go na ukos i zarył się w parkiecie nocnego lokalu Adria, właśnie w tym miejscu, gdzie przed wojną tańczono sobie beztrosko. Na szczęście nie wybuchł. Pocisk nie wypał, został rozmontowany przez saperów AK. Kobiety z oddziałów sabotażowo-dywersyjnych Okręgu Warszawskiego AK przerobiły jego zawartość na ładunki wybuchowe. Od pierwszych chwil powstania budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, zwany popularnie Pastą, stanowił poważny problem. Wykorzystując górujące nad okolicą położenie budynku, Niemcy nękali ogniem broni maszynowej otaczające ulice. Kilkakrotnie już próby zdobycia gmachu szturmem załamywały się ze znacznymi stratami własnymi wobec ogromnej przewagi ogniowej Niemców. Czołgi nieprzyjaciela przedzierały się z Ogrodu Saskiego przez barykady powstańcze i docierały do oblężonego gmachu z posiłkami. Od 13 sierpnia ten dowóz żywności i posiłków został całkowicie odcięty przez oddziały AK. Przerwano dopływ prądu i wody do oblężonego budynku i połączenie telefoniczne. Na podstawie wskazówek jednego z byłych pracowników telefonów dokonano też podkopu do piwnic gmachu. Podjęto przygotowania do ostatecznego szturmu. Dowódca całej akcji, Henryk Leliwa Rojcewicz, zanotował. W dniu 20 sierpnia, punktualnie o 2:30 w nocy, nastąpił pierwszy wybuch i oddziały przystąpiły do szturmu, atakując Niemców przez zrobione wyłomy w ścianach bocznych. Motorowa pompa zaczęła działać i wylała w ciągu minuty 1000 litrów mieszanki, ropy i benzyny na pierwsze piętro gmachu, a w ślad za tym został wystrzelony pocisk z piata w celu zapalenia wpompowanej mieszanki. Niemcy, znajdujący się na pierwszym piętrze budynku, zdołali ogień ugasić. Oddziały szturmowe wdarły się przez otwór w ścianie, lecz spotkały się z zaciętym oporem Niemców i musiały się wycofać. Dopiero drugi zespół saperów wśród gwałtownej strzelaniny wykonał wyłom w ścianie głównej budynku. Na parterze trzeba było zdobywać osobno zarówno każdy pokój, jak i zabarykadowane korytarze. Niemcy, zaatakowani granatami i miotaczami płomienia, zaczęli się poddawać.
Wzięliśmy 115 jeńców i dużo broni, która była nam bardzo potrzebna. Straty nasze tego dnia w czasie walki o gmach Pasty wynosiły 8 zabitych i 10 ciężko rannych. Nad dymiącym jeszcze gmachem powiewała wieczorem 20 sierpnia flaga polska. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zwracają się tego dnia do Józefa Stalina. Zastanawiamy się, jaka będzie reakcja światowej opinii publicznej, jeśli antyfaszyści w Warszawie zostaną rzeczywiście opuszczeni. Mamy nadzieję, że zrzucicie Polakom, patriotom warszawskim, najbardziej niezbędne zaopatrzenie i uzbrojenie lub może zgodzi się pan pomóc naszym samolotom, by uczyniły to bardzo szybko. Mamy nadzieję, że zgodzi się pan na to. 20 sierpnia 1944 roku. Zgody na lądowanie lecących z pomocą w Warszawie samolotów na lotniskach będących w rękach Armii Czerwonej Stalin nie wyraził. Młody 21-letni lotnik angielski Stanley Johnson latał 3 razy nad Warszawę w okresie powstania. Gdyby nam było wolno lądować na wschód od Warszawy, to moglibyśmy zabierać dodatkową ilość ładunku, odpowiadającą wadze 4,5 ton paliwa. Gdybyśmy mogli tam lądować, bylibyśmy w stanie zabierać 4 razy więcej ładunku. A zatem zamiast 4 samolotów można było posłać 1 dla dokonania tego samego zrzutu. Nigdy nie mogłem zrozumieć bezczynności Rosjan znajdujących się na drugim brzegu Wisły. Wyglądało na to, że nie chcą, aby Polacy walczący w Warszawie zwyciężyli. Brytyjski marszałek lotnictwa Sir Slaysor opublikował swoje wspomnienia i rozważania z okresu II wojny światowej. Jest to historia najwspanialszego męstwa i poświęcenia ze strony naszych załóg lotniczych RAF-u, południowoafrykańskich, a przede wszystkim polskich, nieśmiertelnego bohaterstwa ze strony polskiej armii podziemnej i najbardziej podłej, popełnianej z zimną krwią zdrady ze strony Rosjan. Z natury nie jestem mściwym człowiekiem. Mam jednak nadzieję, że znajdzie się jakieś specjalne piekło zarezerwowane dla tych zwierząt w ludzkiej skórze z Kremla, którzy zdradzili armię Bora i doprowadzili do bezowocnej ofiary około 200 lotników. Mówi się zwykle, że łatwo być mądrym po szkodzie. Ale Jałta i Poczdam nastąpiły po wydarzeniach z sierpnia i września 1944 roku. Przekracza to pojęcie zwykłych ludzi, jak po upadku Warszawy odpowiedzialny mąż stanu mógł ufać jakiemuś rosyjskiemu komuniście. 24 sierpnia prasa powstańcza przynosi wiadomość o wyzwoleniu Paryża. Wydarzenia w stolicy Francji dostarczyły analogii. Kiedy generał Patton osiągnął Sekwany, Paryżanie poderwali się do powstania bez porozumienia z głównodowodzącym frontem zachodnim generałem Eisenhowerem. Mimo odmiennych planów wojennych, za sugestią generała de Gaulle'a, Eisenhower zmienia te plany i dywizja generała Leclerca po tygodniu walk 24 sierpnia wyzwala Paryż. O reakcji powstańczej radiostacji błyskawica Zdzisław Jeziorański-Nowak w swoich wspomnieniach zanotował. W tym czasie właśnie ktoś dał mi znać, że w piwnicy pobliskiego domu siedzi jakiś belg. Okazuje się, że to młody szmugler, który trudni się przemytem złota i brylantów z generalnej guberni do Brukseli. Posłużyłem się nim jako spikerem krótkiego apelu zredagowanego po francusku do francuskiej Armii Krajowej. Żołnierze Polskiej Armii Krajowej pozdrawiają żołnierzy francuskiej Armii Krajowej. Towarzysze broni, w chwili, gdy Paryż, stolica wolności, serce cywilizowanej Europy, odważnie zrzuca z siebie kajdany, które skuła go przemoc wroga, my, żołnierze Polskiej Armii Krajowej, która już od 3 tygodni walczy w Warszawie, przesyłamy wam nasze gorące gratulacje. Walczymy o te same ideały – wolności, równości i braterstwa. Pamiętamy, że nas i was łączą wspólne tradycje historyczne, nasza wspólna walka z prześladowcami i wszelką tyranią. Dumni jesteśmy z tego, że żołnierze Polskiej Dywizji Pancernej i nasi lotnicy brali udział w walce wiodącej do tego wspaniałego zwycięstwa, którym Francja toruje drogę do pokonania wroga. Warszawskie Stare Miasto,
dogorywało. Generał Burr w swoim pamiętniku. Wieczorem wyszedłem po raz ostatni na piętro naszego domu, by raz jeszcze spojrzeć na Starówkę. Przede mną leżało stare miasto, albo raczej gruzy tego, co było kiedyś miastem. Patrzyłem na szczątki kościoła Najświętszej Marii Panny, na wypaloną kopułę sakramentek, rozdarty pociskami dach świętego Jacka na ulicy Freta i ruiny wież katedralnych. Właz do kanału odległy o 200 metrów od stanowisk nieprzyjaciela był pod stałym ogniem granatników i ciężkiego karabinu maszynowego Niemców. Pochylony, przebiegłem kilkanaście metrów. Opuściłem się w dół ciasną studzienką po śliskich metalowych klamrach. Ogarnęła mnie zupełna ciemność. W Powstaniu Warszawskim wykorzystywano kanały dla łączności z poszczególnymi dzielnicami i bastionami obrony. O przemarszu kanałami ze Starego Miasta opowiada w swych wspomnieniach Kazimierz Pużak, przywódca Polskiego Ruchu Socjalistycznego, przewodniczący konspiracyjnego parlamentu Rady Jedności Narodowej. W nocy z 25 na 26 sierpnia weszliśmy do kanału z Placu Krasińskich w ruch ulicy Długiej i od razu wpadliśmy w głębię wody aż po klatkę piersiową. Woda rwała tak, że trzeba się było podtrzymywać wzajemnie. Znaleźliśmy się pod trasą krakowskiego przedmieścia zajętego przez Niemców patrolujących przy otworach ściekowych i co jakiś czas rzucających granaty przez te otwory. Słyszeliśmy turkot pojazdów niemieckich i kanonadę czołgów działających tuż nad nami. Wreszcie gdzieś od kościoła Świętego Krzyża weszliśmy do jeszcze niższego kanału, w gąszczu kloacznym, który utrudniał każdy krok. Trzeba było iść zgarbionym, chroniąc głowę przed starciem o sufit. Wreszcie doszliśmy do kresu, do włazu przy ulicy Wareckiej. Odetchnęliśmy świeżym powietrzem. Ogółem zdołano ewakuować kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia i na Żoliborz około 3000 powstańców. Ewakuację udało się przeprowadzić w tak ścisłej tajemnicy, że nieprzyjaciel nie zorientował się 2 września rano, iż nie ma już oddziałów powstańczych na Starym Mieście. Zaczęły się więc, jak co dzień, normalne naloty bombowców. Nawet hitlerowscy korespondenci wojenni uznawali niezwykłość oporu Starówki. Sprawozdawca niemiecki pisał: żadne miasto nie doświadczyło podobnego piekła. Nasze samoloty rzucały bomby na domy. Nasze moździerze strzelały. Goliaty rzucano na barykady. Zastosowano ciężką artylerię. Stworzono piekło. 2 września w Londynie premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Mikołajczyk wygłasza radiowe przemówienie. Powiedział między innymi: jako premier przyjmuję całość odpowiedzialności za decyzję generała Bora i Rady Jedności Narodowej. Rozpoczęliście walkę w odpowiednim czasie w imię wolności i niepodległości. Los wojenny zrządził, że pomoc dla was nie nastąpiła. Zwracam się publicznie raz jeszcze do marszałka Stalina, prezydenta Roosevelta i premiera Churchilla. Warszawa czeka. Czeka cały naród polski. Czeka opinia całego świata. Uczyńcie wszystko, by ludność dostała pomoc i jak najwcześniej została oswobodzona. Był to 31 dzień powstania, które trwać miało jeszcze 32 dni. 4 września brytyjski gabinet wojenny redaguje adresowaną do Stalina uchwałę. Fragment tego dokumentu. Gabinet wojenny pragnie, by rząd sowiecki wiedział, że opinia publiczna w tym kraju jest głęboko poruszona wydarzeniami w Warszawie i straszliwymi cierpieniami Polaków. Naród nasz nie może zrozumieć, dlaczego z zewnątrz nie wysłano pomocy dla Polaków w Warszawie. Fakt, że taka pomoc nie mogła być wysłana z powodu odmowy zezwolenia przez pana rząd na lądowanie amerykańskich samolotów na lotniskach, znajdujących się w rękach rosyjskich, staje się obecnie powszechnie znany. Działalność pańskiego rządu, powstrzymująca wysyłanie pomocy, wydaje się nam być w niezgodzie z duchem współpracy aliantów, do której pan i my
przywiązujemy tak wielką wagę na dziś i na przyszłość? Stalin przez kilka dni zwlekał z odpowiedzią. Tymczasem w Śródmieściu z każdym dniem bardziej odczuwa się brak żywności. Głównym źródłem zaopatrzenia są teraz magazyny browaru Haberbusza, w których zachowały się większe ilości jęczmienia i żyta. Ze wspomnień Józefy Radzymińskiej, wówczas łączniczki batalionu AK IWO. Od tygodnia pożywieniem naszym stała się zupa plujka. Jest to zupa ze zbożowego ziarna. Jedząc ją, trzeba ustawicznie wypluwać plewy czy łuski. Wkrótce przestajemy je wypluwać, byle więcej, byle oszukać puste żołądki. 9 września generał Bur Komorowski melduje do Londynu. Sytuacja w Śródmieściu północ uległa pogorszeniu. Wytrzymałość żołnierza u kresu ludzkich możliwości. Tracimy dużo terenu. Otrzymanie wybitnej i natychmiastowej pomocy w bombardowaniu i zrzutach w ciągu nocy na 10 września przedłuży naszą obronę o parę dni. Bez niej musimy kapitulować. 10 września Mołotow odpowiada Londynowi w imieniu Stalina. Rząd sowiecki informował już rząd brytyjski o swojej opinii, że za warszawską awanturę, podjętą bez wiedzy sowieckiego dowództwa wojskowego i z pogwałceniem jego planów operacyjnych, odpowiedzialni są członkowie polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. Mołotow nie pamięta o radiowych wezwaniach Moskwy do powstania i dalej informuje. Jeśli jednak panowie jesteście tak zdecydowanie przekonani o skuteczności takiej formy pomocy i nalegacie na sowieckie dowództwo, aby ją zorganizować wspólnie z Brytyjczykami i Amerykanami, rząd sowiecki jest gotów na to się zgodzić. 13 września wojska radzieckie wkraczają na przedmieścia Pragi. Warszawiacy po raz pierwszy od wybuchu powstania zaczynają ufać w rychłe wycofanie się Niemców z miasta. W południe Niemcy wysadzają w powietrze most Poniatowskiego, wieczorem mosty kolejowe linii średnicowej pod Cytadelą i most Kierbedzia. W Śródmieściu na Mokotowie i na Żoliborzu spadają z latających biały dzień kukuruźników, listy dowództwa Armii Czerwonej z pozdrowieniami dla stolicy i zapowiedzią zrzutów broni, amunicji i żywności. 15 września generał Bur Komorowski otrzymuje depeszę od premiera Stanisława Mikołajczyka. Nie mamy stanowczo szczęścia. Po zezwoleniu Rosjan na wjazd samolotów amerykańskich, wczoraj rano, 14, były gotowe w dużej liczbie. Nie mogły startować z powodu mgły na lotniskach brytyjskich. Dopiero o świcie 18 września operacja doszła do skutku. Brało w niej udział 110 potężnych bombowców B-17 pod osłoną, 73 myśliwców Mustangów. Ogień niemieckiej artylerii przeciwlotniczej był mało skuteczny. Tylko jeden bombowiec został zestrzelony, a drugi dotkliwie trafiony. Lądował przymusowo na wschód od Warszawy na terenie zajętym przez Armię Czerwoną. Oddziały powstańcze w Śródmieściu i na Mokotowie podjęły ogółem 16 ton ładunku, co nie przekraczało 20% dokonanych zrzutów. Główna część zrzutów wylądowała w ręce niemieckie. Walki o Pragę trwały 4 dni. Dotychczasowa bezczynność frontu wschodniego na przedpolach Pragi pozwoliła Niemcom na sprowadzenie posiłków i znaczne wzmocnienie swej pozycji obronnej. Rosjanie ocenili, że ciężko im pójdzie uderzenie na niemieckie pozycje na warszawski brzeg Wisły. Postanowiono, aby te operacje zlecić oddziałom polskim z armii Berlinga. Łącznie dokonano 3 desantów. Ostatnia przeprawa odbyła się 19 września, wczesnym popołudniem, a przed północą z obu batalionów pozostały strzępy. Łącznie na wszystkie 3 przyczółki przeprawiono przez Wisłę z Pragi 2614 żołnierzy. Po wygaśnięciu walk powróciło na Pragę 338 żołnierzy zdrowych i 289 rannych. Zabitych i zaginionych bez wieści na warszawskim brzegu było 1987. Taka była cena manewru Stalina.
21 września Heinrich Himmler wygłosił do dowódców przemówienie. Powiedział między innymi: po otrzymaniu wiadomości o wybuchu powstania w Warszawie udałem się natychmiast do Führera. Powiedziałem: mój Führerze, chwila jest trudna. Z historycznego punktu widzenia czyn Polaków jest błogosławieństwem. Pokonamy ich w ciągu 5-6 tygodni. Warszawa, stolica, centrum, inteligencja tego narodu Polaków zostanie zlikwidowana. Narodu, który od 700 lat odgradza nas od wschodu i od pierwszej bitwy pod Grunwaldem ustawicznie nam przeszkadza. Tym samym z historycznego punktu widzenia problem Polaków dla naszych dzieci, dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, a nawet już dla nas, przestanie być istotnym problemem. Wydałem rozkaz całkowitego zniszczenia Warszawy. Każdy dom ma być spalony i wysadzony w powietrze. 28 września w czasie trzygodzinnej konferencji w kwaterze dowódcy AK pełnomocnik rządu Jan Stanisław Jankowski powiedział: dalsza walka jest bez najmniejszego celu. Jest szaleństwem. Niemniej jednak politycznie zyskaliśmy bardzo wiele. Ponieważ nie uzyskaliśmy pomocy tej, na jaką oczekiwaliśmy, trzeba ratować to, co mamy najdroższego, a tym jest biologiczna substancja narodu. Jest to tym więcej ważne, że w Warszawie zgrupowała się cała elita kulturalna i naukowa społeczeństwa. Jestem za tym, aby walka była zakończona. 30 września generał Tadeusz Bur-Komorowski telegrafuje do Londynu: walka nasza dogorywa. Dziś potrzebna głównie żywność. Uratować nas może tylko natychmiastowe uderzenie sowieckie na Warszawę. Następnego dnia: dalsza walka w Warszawie nie ma już żadnych szans. Warunki kapitulacji gwarantują żołnierzom pełne prawa kombatantów i ludności cywilnej humanitarne traktowanie. Sam iść muszę do niewoli. Dziękuję wszystkim żołnierzom Armii Krajowej za dotychczasowy wysiłek i pracę w braterskim zespole dla dobra sprawy. Na dzień 2 października w Londynie przewidziano drugą falę masowych zrzutów dla Warszawy, która kapitulowała. W nocy z 2 na 3 października, dokładnie o godzinie 2, układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie został podpisany. 3 października rozpoczęła się ewakuacja miasta. Wielki warszawski zryw zakończył się przegraną bitwą. Stolica Polski, ponadmilionowe miasto, uległo prawie całkowitej zagładzie. To, czego nie zniszczono i nie spalono w czasie 63 dni walk, tego dokonały specjalne oddziały niemieckie po kapitulacji. Na rozkaz Hitlera Warszawa miała przestać istnieć, a na jej miejscu miało powstać jezioro. W czasie walk zginęło ponad 200 tysięcy ludzi, w tym ponad 10 tysięcy AK-owców. Blisko 20 tysięcy udało się do niemieckiej niewoli. Ze strony niemieckiej, według ich własnych źródeł, zginęło ponad 15 tysięcy żołnierzy i 9 tysięcy zostało rannych. Powstanie warszawskie było znaczącą bitwą w II wojnie światowej. Przy ocenianiu stosunku Stalina do Polski warto zaznaczyć pewną analogię z wrześniem 1939 roku i powstaniem warszawskim. We wrześniu wyczekiwał do czasu, gdy główny ciężar walki z Polską będzie już poniesiony przez ówczesnego hitlerowskiego sojusznika i dopiero wtedy, bez większych walk, zagarną nasze ziemie wschodnie jako zapłatę za pakt Ribbentrop-Mołotow. W roku 1944 Stalin był pełnoprawnym uczestnikiem Wielkiej Trójki. Nie przeszkadzało mu to jednak w rozgrywaniu swej polityki polskiej według własnego planu. Gdy trudną dla niego przeszkodą stała się walcząca Warszawa, oddał ją na pastwę Niemców.
Wyczekiwał, aż oni ten ważny dla niego problem załatwią. Decyzję tę powziął, gdy przekonał się o sile i politycznym znaczeniu walk w Warszawie. Zorientował się szybko, że zajęcie Warszawy zamiast oczekiwanego triumfu przyniesie mu poważne kłopoty i trudności. Wyzwoleńcza armia Stalina wkroczyła na gruzy Warszawy 17 stycznia 1945 roku.